Właśnie, nie wolno na skos, trzeba iść prostopadle. Możemy wrzucić teraz ten tak. rysuneczek, numer, znaczy nie rysunek, to teraz zdjęcie, fotografia, taka, zdjęcia to, numer 4. Nawet cztery. Kolaż fotograficzny, to jest kolaż. Kolaż, przepraszam. Marku, jestem, nie ten na kolaż jestem. Taki, gdzie ta kamera? Kolaż. Tu jest kamera. O. Dobrze, kolaż. A może pani mi pokazała ten kolaż, ależ, bo ja ależ, na swoim malutkim kolażyku bardzo. Nic nie widzę. Proszę bardzo. A będę o tym tutaj mówił. Tutaj też, jak panu lepiej? To nie, tu mam dobrze. Ten rysuneczek wolę. Bo do laptopa muszę szyję tak wyginać. No właśnie, ja też w sumie, jak panu tak, to ja też. Stróż jakiś dobrze. Taki. Dobrze, więc drodzy słuchacze, powiedzieliśmy, że przez jezdnię można przechodzić, jeżeli przejście jest dalej niż 100 metrów. Można przechodzić przez jezdnię, ale pod pewnymi warunkami. Oczywiście, po pierwsze to, co mówiłem, dwa czynniki. Nie wolno zagrozić bezpieczeństwie ruchu i ruchu utrudnić, wtedy można. Po drugie, po drugiej stronie nie może być jakiejś blokady. I pierwsze zdjęcie pokazuje nam łańcuch. Chcemy przejść z chodnika na drugą stronę jezdni. Przejście jest 100 metrów od nas, dalej niż 100 metrów, więc możemy przejść, ale po drugiej stronie mamy łańcuch, więc nie możemy. Jest jakaś blokada. Drugie zdjęcie pokazuje nam drogę dwujezdniową. To samo. Jeżeli jest droga dwujezdniowa, nie wolno nam przechodzić przez te jezdnie. Czyli nie wolno nam wejść na pas zieleni, który tam jest. Kolejne, jeżeli jest torowisko wydzielone, wyodrębnione z jezdni, też nie wolno nam przechodzić po tym torowisku. Musimy szukać przejścia dla pieszych. Jeżeli torowisko jest niewyodrębnione, czyli jest takie płaskie, równe z jezdnią, można po nim chodzić. U nas nie ma torowisk, więc jest problem z głowy. No i trzecia rzecz, tam przy Nowym Świecie, nie pamiętam nigdy jak ta ulica się nazywa, albo Ofiar Getta, albo Ofiar Katynia, w każdym razie tam jest kładka. Jeżeli jest przejście nadziemne albo podziemne, mamy obowiązek z tego korzystać. Nie możemy przechodzić przez jezdnię pod tą kładką, czy gdziekolwiek indziej. To jest dla nas przejście dla pieszych, z którego musimy bezwzględnie korzystać. Czy pod okrągłą kładką? Ofiar Katynia, nawet sobie zanotowałem, tak. Że to jest Ofiar Katynia. Czyli tak? Kładka okrągła też jest po to, żeby po niej przechodzić. Tak, no chyba, że tam są bo ja teraz nie kojarzę sobie miejsca. Znaczy kojarzę miejsce, tylko nie wiem, czy tam są przejścia dla pieszych. No nie jeżeli nie ma przejść, to musimy przechodzić kładką. Jeżeli są przejścia dla pieszych, to możemy przechodzić po przejściach dla pieszych. Panie Tomku, proponuję... Czyli może wróćmy do tego zdjęcia, jeszcze? Które pan tutaj przedstawił. A dobrze, prawda? Proszę bardzo. Więc jeżeli tam te czynniki są zachowane wszystkie, czyli mamy skrzyżowanie, przechodzimy w obrębie skrzyżowania z chodnika na chodnik, to jak najbardziej możemy przechodzić, mimo że przejście jest bliżej niż 100 metrów od tego skrzyżowania. Czyli jeżeli tam stoi policjant, to nieprawidłowo postępuje, próbując nas ukarać. Nie przyjmujemy mandatu i do sądu. Proponuję ciąg dalszych rozważań na temat pieszych na drodze przenieść na za tydzień. Teraz króciutka przerwa i felieton pana Waldka.